Kochani, witamy Was bardzo serdecznie w naszej kaplicy franciszkańskiej w Bridgeport. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Dziś kolejny dzień w oktawie wielkanocnej. Kochani, witamy Was bardzo. O, działa. Dobrze. Kolejny dzień w oktawie wielkanocnej, kiedy chcemy uwielbić Pana Jezusa za to wszystko, co dla nas uczynił. Trwamy w tym uwielbieniu przez cały tydzień, przygotowując się jednocześnie do Niedzieli Miłosierdzia. Temu ma służyć nasze codzienne spotkanie tutaj, nasza nowenna, przygotowanie serca. Temu ma służyć miała i ma i będzie konferencja w Szkole Maryi. Dziś druga część tej konferencji. Chcemy zagłębiać się w tajemnicę Bożego Miłosierdzia również w Piśmie Świętym, abyśmy dobrze przygotowali się na przeżywanie tego wielkiego święta. Kochani, polecajcie również. Na naszej stronie facebookowej pojawił się bardzo piękny film Divine Mercy z księdzem biskupem Gruzas, Gintaras Gruzas, to jest arcybiskup Wilna. Jest on Litwinem, który wychował się w Ameryce, tutaj w USA. Studiował w Rzymie i został powołany przez papieża na biskupa, arcybiskupa Wilna. Dlatego świetnie mówi po angielsku. I jest to piękny film, w którym ksiądz arcybiskup opowiada o historii obrazu i kultu Bożego Miłosierdzia w Wilnie. Także polecam ten film wszystkim, szczególnie tym, którzy nie znają języka polskiego. Także jak macie znajomych, którym można by było ten film polecić, on jest na naszej stronie facebookowej i na mojej. Polećcie swoim amerykańskim przyjaciołom, bo rzadko kiedy zdarza się takie piękne nagranie z Litwy, z Wilna, z tych miejsc właśnie, gdzie jest obraz, w języku angielskim. Bardzo polecam ten film. A teraz rozpocznijmy już naszą modlitwę. Panie Jezu, Ty nas umacniasz. Ty rozlewasz swoją chwałę, potęgę i moc w naszych sercach. Dlatego chcemy Cię za to uwielbiać. Dziękować Tobie, że jesteś z nami. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. 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 Jezus, On mnie umacnia. Jezus, On mnie umacnia. Jezus, On mnie umacnia. Jezus, On mnie umacnia. On me.
mnie umacnia, Jezus. On mnie umacnia, Jezus. On mnie umacnia, Jezus. On mnie umacnia. Wszystko możemy w tym, który nas umacnia. To Jezus zmartwychwstały. Jezus miłosierny. Jezus, który wszystkich zaprasza do źródła swego miłosierdzia. Panie, chwalimy Cię i błogosławimy za to, że stałeś się dla nas ratunkiem. Wszystkie nasze choroby i duszy, i ciała przynosimy do Ciebie, abyś Ty był lekarzem naszych ciał i dusz. Chwalimy Cię, Panie Jezu, za to, że możemy Tobie ufać, bo Ty nas nigdy nie zawiedziesz. Twoja miłość jest wieczna. Twoja miłość jest potężniejsza niż niebiosa. Tak jak mówi święty Antoni, nie ma żadnych granic dla Twojej miłości. Jest ona kosztowna, wyjątkowa i niczym nieograniczona. Taka miłość ma tylko jedno imię. Jezus. Pan i Król Miłosierdzia. Dzień siódmy nowenny do Bożego Miłosierdzia. Dziś sprowadź mi dusze, które szczególnie czczą i wysławiają miłosierdzie moje i zanurz je w miłosierdziu moim. Te dusze najwięcej bolały nad moją męką i najgłębiej wniknęły w ducha mojego. One są żywym odbiciem mojego litościwego serca. Dusze te jaśnieć będą szczególną jasnością w życiu przyszłym. Żadna nie dostanie się do ognia piekielnego, której szczególnie bronić będę w jej śmierci godzinie. Jezu najmiłosierniejszy, którego serce jest miłością samą, przyjmij do mieszkania najlitościwszego serca swego duszę, które szczególnie czczą i wysławiają wielkość miłosierdzia Twego. Dusze te są mocarne siłą Boga samego. Wśród wszelkich udręczeń i przeciwności idą naprzód, ufne w miłosierdzie Twoje. Dusze te są zjednoczone z Jezusem i dźwigają ludzkość całą na barkach swoich. Te dusze nie będą sądzone surowo, ale miłosierdzie Twoje ogarnie je w chwili zgonu. Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze, które wysławiają i czczą największy przymiot Twój. To jest niezgłębione miłosierdzie Twoje, które są zamknięte w najlitościwszym sercu Jezusa. Dusze te są żywą Ewangelią, ręce ich pełne uczynków miłosierdzia, a dusza ich przepełniona weselem śpiewa pieśń miłosierdzia Najwyższemu. Błagam Cię, Boże, okaż mi miłosierdzie swoje według nadziei i ufności, jaką w Tobie położyli. Niech się spełni na nich obietnica Jezusa, który powiedział, że dusze, które czcić będą, to niezgłębione miłosierdzie moje. Ja sam bronić je będę w życiu, a szczególnie w śmierci godzinie, jako o swej chwały.
imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, na Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata
świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Święty Boże, święty mocny, święty ani śmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty ani śmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty ani śmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Módlmy się za wstawiennictwem naszych błogosławionych męczenników z Peru o wszelkie potrzebne łaski. Ojciec Michał, ojciec Zbyszek, niech nam towarzyszą i wypraszają nam potrzebne dary Boże. Dobry Boże, Ty powołałeś Twoich synów Michała i Zbigniewa do pójścia za Tobą wzorem świętego ojca Franciszka. Ty obdarzyłeś ich łaską kapłaństwa i posłałeś ich, aby głosili Ewangelię na ziemi peruwiańskiej. Przez zasługi ich męczeńskiej śmierci prosimy Cię za wszystkich misjonarzy franciszkańskich rozsianych po całym świecie, za nasze prowincje, kustodie i misje, za nas samych. Obdarz nasz zakon, a szczególnie naszą wspólnotę prowincji gdańskiej, kustodii kanadyjskiej, klasztorów Bridgeport, naszą parafię w Bridgeport i wszystkich naszych przyjaciół, pragnieniem życia Ewangelią. Niech każdy z nas upodabnia się coraz bardziej do Chrystusa, byśmy potrafili być wszyscy czytelnym znakiem Twojej miłości dla tylu naszych zagubionych i poszukujących braci i sióstr. Za wstawiennictwem błogosławionych męczenników Michała i Zbigniewa doprowadź nas wszystkich do Twego niebieskiego Królestwa, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Kochani, zapraszamy na godzinę 8 na Eucharystię i na modlitwy wieczorne po mszy świętej. Pozdrówmy teraz Matkę Najświętszą na zakończenie naszej modlitwy. Regina celi letare, alleluja. Qui ogve meruisti portare, alleluja. Resurrexit sicut dixi, alleluja. Ora pro nobis Deum, alleluja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen.